Witam serdecznie, Odyn z tej strony. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejne przygody. Mamy godzinę 7.28. Jestem w Londynie. O 7.30 miał przyjechać Maniek i przyjechał 25. Jedziemy na Tamizę. Co to się dzieje? Kieruj się w prawo. Co to się dzieje? Gdzie ja jestem? Oj, Maniek się musi skupić, ale może powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Czekaj, bo... O Jezus Maria, tu są te, no, tu są te właśnie. Ja jadę, kurde, na 8, tym przywitałem się, ale... Gdzie jedziemy? I gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Londynie, jedziemy na Wandsworth szukać w Tamizie. W końcu, i zobaczcie, tu jest... Tak, tędy, bo dołem też byś dojechał, ale tędy jest o wiele szybciej, bo ja tędy jeździłem na zakupy do Lidla, jak tu przyjeżdżałem Priusem. I to takie popieprzone, pierwszy raz się spotkałem z takim, wiesz... Z takim wiaduktem gdzieś w środku. Wandsworth, ale te samoloty tu latają, spać się nie da przez nie. Desant! Komando z Pawianic i komando z Golden Maniek się desantuje. Ja jeszcze kanapkę zjem i idę do niego. Maniek wygrał konkurs na pierwszą monetę, a ja mam takie okucie, być może z jakiejś... Wiesz, sama końcówka, nie? Jakieś pochewki, może czegoś takiego. Zawsze coś ciekawego. Coś małego, coś od czegoś guzik. Idź przepłukać ładnie. Ja też znalazłem guzik i takie coś, i mi się to kojarzy z ołówka końcówka z gumką. Tylko, że... A nie, ja wiem co to jest ta... Guziczek masz, a to jest ta, ja już znalazłem coś takiego, to powinna być druga końcówka i to jest szminka. Tak? Albo może to jakieś laski jest. Aż takie, o, wiesz, końcówki laski nieraz też takie no są. No może tak, no. A, to na błoto. Tak? Ale to nie jest chyba dwupensówka, co to jest? Tak, wytarte, że szok. Ja nic nie widzę. Wy też nic nie widzicie. Pewnie baba na wózku jakaś. Jedna, druga pensa. No tutaj znalazłem. Proszę bardzo. A tutaj jest coś drugiego? Zobacz tutaj, tu jest z tego. Zobacz sobie z bliska, nagraj se. No nagrywam. Jedno widać, nie? I drugie widać. Koralika. To sobie też nagraj. Koralika i jadaś ma kulkę, druga dzisiaj. Ja też mam jedną kulkę dzisiaj. A gdzie masz koralika? W łapie? O, dobra, chodź. Dobra. Koralik ładny. Koralik ładny i kuleczka też ładna. Płucze takie coś, to może będzie hammer wypukany. O, o. Maniek tam rzeźbi, a mi wyszła teraz taka wpinka. I tu jest coś tam napisane, September. O, wy to widzicie teraz z bliska, więc no wpinka jakaś po prostu. Coś, o, też mam jego mościa, też mam jego mościa Maniuś. Mam żołnierza, bez głowy i bez nóg, ale za to z karabinem. No i moneta wyszła, także dwa znaleziska naraz, widzicie je teraz z bliska. Monetę sobie zobacz, jakaś dziwna jest, ale 72 rok, ciekawe co to jest. No. Coś tu odsłoniło, cholera. Coś tu odsłoniło, że wychodzi. Maniek mówi, a no faktycznie widać jego głowę. Z żarta moneta, jak nie wiem, ale 1700 rok, baba na wózku. Potężny, bo to z tyłu jest baba na wózku. To jest ten chyba jeden pens, bo dwa pensy są dwa razy takie wielkie. Dwa razy takie, no. Ciekawe. Fajnie. To już jest fajne znalezisko. Twarde dno, nie? No. Tu coś może być. Tu jest od razu czarny, fajny muł. Co? Zleciała na ciebie woda? Rzeźbimy w takim miejscu. Jaki wał! Ale żeś wał. Chrobrego wał. Włączyłem się po to, żeby pokazać wam... No właśnie, po co ja się włączyłem? Aha, tutaj patrzcie. Taka wielka... Ty, to jest ciężarek na ryby, to nie jest złowiona kula. Ale tu jest fajne miejsce. Podziwimy jeszcze chwilę i będziemy szli pod most. Co to jest? Hinduskie chyba. Hinduskie, albo chińskie, no. Zupki chińskie to tam. O, tu jaka puczka. Czy się zapadam? Nie zapadam się. Co masz? Telefon? Nie, kolejne te hinduskie jakieś. Tu Max Factor. Co to? Papieros. E-papieros. Nie, jakiś klej. Wszystko tu, odżywki mamy. Odżywki. Ale tutaj przynajmniej buty się da wyciągnąć. Ten muł nie jest taki jak tam, gdzie wczoraj byłem.
Indiana Jones teraz, piosenka z Indiana Jonesa. Oj, łańcuch ci spadł. Ale to nie jest jakaś ta... Słuchaj, stary, łańcuch. Ktoś ukradł. Chamstwo, jak nie wiem. Wywalają to. O! Dobrze, Maniek! Ty będziesz jeździł na nim? Ty nawet napompowane masz. To się nie zabij. Coś się idzie. Za wysoka przerzutka. Co za ujęcie w ogóle. O, jest i rower dla mnie. Śmieję się, że też dla mnie jest rower. A to elektryk. Oj, to tego szkoda. To już masakra. Ja mam najgorszy z tej. No. Telefonieren. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tu, kalkulatory jakieś. To jest z tych słuchawek, ja? No. Co by człowiek nie chciał, to tu jest. E-papieros. Tu pod mostem komuś spadła. Czy to baba, czy to coś innego, czy to 10 pistar. Jest George i jest baba. A który? 1919, ale przyjedzona taka, jakby ktoś, jakiś karb był głodny. Masz babsztyla? A ładny? A ja mam tu monetę na oko, widzicie ją czy nie widzicie? Widzicie ją, teraz ją z bliska widzicie. I co, ładna? Wiem, że jakaś dziesiątka, ale na pewno nie angielska. Kolejne znalezisko na oko i kolejna kulka. Uwielbiam szklane kulki. Druga, trzecia. Masz też dwie? Znaczy, wczoraj na razie. Aha. A bo ty wczoraj na Battersea byłeś. Maxa. Ja rozumiem polskie monety współczesne znajdować na Temzie, ale żeby PRL i to jeszcze chyba z 49, cholera. No zobaczycie z bliska, który rok. A ty, Maniek, teraz plombę. No plombę i kokosa. O, kokos, ale to musisz rozłupać. Człowieku, zobacz, jak bierz o kamienia i rozłupuj. Ups. Chyba nie pójdzie. Czego? O. Boiła, to nie rozłupuj. Haczyk od wieszaczka teraz wyszedł. Z taką... Ja takie coś na tym, na Hammer, Boże, na Vauxhallu znalazłem i się zastanawiałem, co to może być. Po kopaniu i spadamy. Ja jeszcze Maniek dzisiaj już nie kopię. Ja już się starczy. Ale ja się jeszcze umówiłem z Piotrem na wieczorny wypad. Nocna eskapada. Tak. Proszę bardzo, grają. Wracamy do auta i powiem wam, że nie chciałbym tu mieszkać. Przesrane. Chcesz tu mieszkać? Tutaj na przykład? Nie, dziękuję. Masakra. Rozstaliśmy się z Maniusiem. Podrzucił mnie pod metro. Ale tu jest głośno. I idę na metro i jadę na wschodni Londyn do Piotra. Tu jest moje metro. Tooting coś tam station. Ale tu wieje, ludzie. Jedzie. Dwa metra za mną i jeszcze DLR-ka, ale to jeden przystanek. Gdzie się nie popatrzy w tym Londynie, to wszędzie są jakieś budowy, jakieś żurawie. O, jestem już u Piotra. Jest West Silver Town. I stateczek w dalszym ciągu jest i żurawie wszędzie. Piotr jeździ i mi przywiózł kolczyka. Mówi, że się wywrócił na nim. Godzina 19.42. Jesteśmy z Piotrem. Dzień dobry. Na Rotheheide. Rotheheide, wiem. I idziemy na ten ulubioną miejscówkę Piotra, gdzie on ją gnębi. Patrzcie czym. Grabiami. Grabiami grabi. No,
Jak grabić, to grabiami. Patrzcie, jaki klimat. I tutaj złazimy. I gnębimy tą ziemię. Hopla! A ty żeś już się wychamił i tamtędy nie schodzisz, tylko tutaj. Ło! Zobacz, co tu się dzieje. Obczajcie, tu jakieś sztućce leżą i tak dalej. Tu sztućce leżą, tutaj. A Piotr wyczaił tu miejscówę. Tu mu złota obrączka wyszła i dwa hamery. Zaraz pod tymi ludźmi. Ile tu jest szpilek? O kurde, Piotrze, tu faktycznie będzie takie miejsce, że szok. Szpilki. Czy pineski, już zawsze dostaję ochrzan za to. Szpilki, wciór szpilek. To tu będą hamiksy, no. Są hamiksy. Ale jeszcze chciałem ci jedną rzecz pokazać. Zobacz. Wychodziłem dzisiaj swojego hamiksa. Wychodziłem hamiksa, idziemy go umyć. Będzie w ładnym stanie, Piotrze. Miedziany, bo miedziany, ale jest. Piękny. Piękny, piękny. Wy widzicie go teraz z bliska. Jest prześliczny. Super. Bez próby. Łukasz. Ja nie wiem, czy bez próby. Zaraz zobaczymy. Może będzie miała próbę. Nie no, ale przynajmniej kurde. Ale jest obrączka. Jest piękna. Już patrzę, czy nie ma próby. Piękna. Piękna dama. Idziemy do wody. Myjemy i mamy 20 pi, ale to jest to stare. To jest to stare 20 pi. 96, piękna. Tak wygląda miejscówka z drugiej strony. Tu jest ten pub. I tu pod tym pubem mucimy. Piotr tu ładnie wyczyścił teren od tego do tego tymi grabkami. I patrzcie, wy to widzicie teraz z bliska. Kawałek takiej, mi się zdaje, że to jest kawałek monety. Ale chust wie, ale idziemy dalej. Łukasz jeszcze dołączył i Łukasz tą obrączkę chycił. Dobry, dzień dobry. I kończymy i idziemy na... Patrzcie, ja ci to chciałem Adam pokazać wcześniej. Wow, jaka bransoleta, weź zaświeć. Miedziana. Panie. Nie chciałbym. Panie. To na mojego jest. To... że z jednym oczkiem. Patrz, jaka elegancka, no. Że też komuś chciałeś takie coś robić. Trzeba pokaż tą drugą. Tą drugą miałeś też. Bardzo ładna. O. Stilny styl, Hindus z magnesem stary i to zapina się jedno w drugie. O. Sprawna. No. Może to jest bursztyn nawet, słuchaj. Ja znalazłem dużo fajnych rzeczy, ale sam. Władysławowa. Godzina 21.20, a ja mam jeszcze 2 godziny do obusa, także idziemy na piwo. Tam... Łódzik ma, ruski poliot. Ruski poliot. Rakieta. Jupiter Line. Jestem, nie wiem, czy widać, czy nie, ale ciekawy jestem, czy moje auto stoi, czy ma całe szyby, czy może mandat jakiś. Już jestem bardzo blisko mojego staruszka, Kajon jest, chociaż się tu zgubię na tej trawie. Stać stoi, szyby wszystkie, a jest mandat jakiś? Nie ma mandatu. Starling rozstawiony. Wstępnie nie mogę mówić o ogarze, bo tu jest taki burdel, że to się w dupie nie mieści. Ale powiedzmy, że z 30% takiego ogaru wykonane. No, ale żebym się dziś nałaził. Masakra. Trzeba z tym burdeliksem zrobić porządek. Podsumowanie i trochę statystyk, więc tak. Zrobiłem dziś 20 tysięcy kroków prawie, 5100 kalorii i tutaj te wszystkie pierdoły, co widzicie. Dodatkowo, pod moją nieobecność solar naładował mi całe 100 watów, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie, 100 watów, 31 maksymalnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o podsumowanie, jeszcze wam pokażę, bo udało mi się zidentyfikować tego tokena, co znalazłem tam na Rotihide. I to jest proszę was 1669 Great Yarmouth
1669 farting, dokładnie. To jest ta mała monetka, która jest tutaj. To wam będę jeszcze wszystko z bliska pokazywał. Chcę wam pokazać tego dziabonga, bo ten dziabęg to jest dokładnie ta moneta. A ta moneta to jest George III. George III i to jest, to też zobaczycie z bliska, George III. I no i co? Nie poszczęściło się dzisiaj za bardzo. A że no dobra, no trafiłem tamtego tokena, trafiłem chyba srebrny guzik. To dziadostwo jest chyba ze srebra. Jakieś, to też chyba jest ze srebra ta blaszka, tak się na nią patrzałem, być może, nie jestem pewny. Jakiś średniowieczny token jeszcze udało się znaleźć. Te koraliki, 5 zł z PRL-u. No i to co tutaj wszystko widzicie, także takie fanciury. No, ja mam dość. Mam nadzieję, że się podobało. Dwa wypady jednego dnia na Tamizę plus jakieś w ogóle dziwaczne atrakcje, mecze, ice ringi i inne. O Jezus Maria, plus kurde 2 godziny metrem i jeszcze z buta z jakieś 1,5 godziny. To będzie wszystko. Teoretycznie powinienem wstać jutro o godzinie tak 7, ale jest prawie że 1 i nie mam, chyba nie znajdę sił na to. Puściłem sobie jeszcze wybast trochę szybciej i idę spać. Trzymajcie się, cześć.